Slot Art Festival to wydarzenie, które od prawie 30 lat przyciąga tłumy kolorowych ludzi w każdym wieku. Te kilka dni to przede wszystkim czas spotkania. Spotkania z drugim człowiekiem, z Bogiem, z muzyką, ze sztuką i pasją. Każdy znajdzie tam miejsce dla siebie i dla każdego jest tam miejsce. W ciągu 5 dni rozbrzmiewa kilka scen muzycznych. Można wziąć udział w ciekawych warsztatach, prelekcjach i panelach dyskusyjnych. Można zobaczyć pokazy kinowe i teatralne, porozmawiać z interesującymi ludźmi i nauczyć się nowych umiejętności. Dużą częścią tego festiwalu są fantastyczne warsztaty artystyczno-manualne i tak dalej. Na co ty idziesz? Piosenkopisanie. A ja będę robił ceramikę, czyli będę lepił w glinie garnki. Zobaczymy, co no. będzie działo. Że przyszedłem za późno i już nie ma miejsc na lepienie w glinie dzisiaj, więc przyjdę może jutro. A teraz idę na inny warsztat porozmawiać o stresie i jak sobie radzić ze stresem. Mam nadzieję, że tam będzie jeszcze miejsce, bo jak widzicie jest sporo ludzi. Na festiwalu panuje niezwykła atmosfera przyjaźni, szacunku i otwartości. Ludzie się do siebie uśmiechają, jesteśmy siebie ciekawi, dlatego bardzo szybko nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie. Każdy czuje się tam bezpieczny. Tu nigdzie nie ma alkoholu. Ludzie się bawią na trzeźwo. Szok. Szok! Slot Art Festival odbywa się w Lubiążu na terenie zespołu klasztornego Opactwa Cystersów. Przepiękne budynki zachwycają swoim wykończeniem i kształtem. Całość jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie. Obecnie nie pełni już funkcji świątyni, a jego pomieszczenia stoją puste. Poruszając się po przejściach, krużgankach, obserwując i przeżywając slot, trudno oprzeć się refleksji nad naszą przemijalnością i zmianami, jakie dokonują się we świecie i w kościele na przełomie wieków. Łukasz na slocie był drugi raz i czekał na to wydarzenie z entuzjazmem. Byłem tutaj 15 mniej więcej lat temu i jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest van life, chyba nikt nie wiedział, co to jest van life. A jeżeli chodzi o spanie w namiocie, to też muszę wam powiedzieć, że w życiu spałem dwa razy w namiocie. Raz na slocie, a raz na Balladno Sound Festivalu. A na slocie przyjechałem z moim przyjacielem Bartkiem i spaliśmy totalnie nieświadomi tego, jak kupiliśmy po prostu namiot nieświadomi, kupiliśmy namiot tej wielkości. Nawet podejrzewam, że troszeczkę mniejszy, na dwie osoby. I jak weszliśmy do środka, to okazało się, że nie było miejsca na nasze plecaki. Więc plecaki były na zewnątrz, a my spaliśmy w środku. A teraz ludzie przyjeżdżają znacznie większymi namiotami niż my wtedy. Ja przyjechałam bez oczekiwań, licząc na interesujące koncerty. Jednak to, co się wydarzyło, zaskoczyło mnie i głęboko dotknęło. Najmocniej wpłynęły na mnie spotkania z ludźmi. Szczere, autentyczne, pośród atmosfery otwartości i bezpieczeństwa. Doświadczyłam tego już pierwszego dnia, kiedy wzięłam udział w Kęgu i kiedy rozmawialiśmy o tym, co w nas żywe i martwe. Od tego momentu stałam się po prostu obecna i skupiona na tym, co działo się wokół mnie, dzięki czemu kolejne spotkania w mniejszych grupach i w cztery oczy były po prostu piękne. Były to również słowa terapeuty Williama Shaw, który opowiadał o perfekcjonizmie, że to tak naprawdę ukryty lęk przed odrzuceniem. I na przykładzie procesu pisania książki opowiadał, jak z tym perfekcjonizmem się obchodzić. Jego słowa były tak bardzo dopasowane do mojej obecnej sytuacji, że nie mógł to być przypadek, że właśnie na jego warsztaty trafiłam. Oczywiście pojawiliśmy się również na kilku koncertach, a tym, który najbardziej zapadł nam w pamięć, było wystąpienie Kwiatu Jabłoni. Pośród gołych ścian pustej katedry, późno w nocy, do akompaniamentu pianina i mandoliny, młodzi utalentowani ludzie śpiewali piosenki, które zakrawały o poezję. W ludziach spotkałam również Boga. Był on blisko nas i czuliśmy Jego obecność przez cały czas. Niesamowitym doświadczeniem był koncert uwielbienia, gdzie pośród słów modlitwy i delikatnego śpiewu dochodziły do nas dźwięki elektronicznej muzyki z pobliskiej sceny. A my trwaliśmy we współistnieniu.
sakrum i profanum. Slot był dla mnie tak mocnym przeżyciem, że mogę jedynie porównać go do kamina. Już dziś wiem, że jeszcze tam wrócimy i nie mogę się tego powrotu doczekać. Slot Art Festival. Taki festiwal, ja lubię mówić, że to jest takie miejsce spotkania. Spotykają się różni ludzie, bo trudno wrzucić ten festiwal do takiego worka, że to jest festiwal muzyczny, albo nie wiem, teatralny, albo filmowy. Bo tak naprawdę tutaj jest wszystko. Na tydzień teren tego klasztoru podsesterskiego, w którym festiwal się odbywa, zamienia się w takie małe miasteczko, w którym mamy kilkanaście scen, kilka kin, teatr, prawie 200 warsztatów. Spotykamy się po prostu i wymieniamy się tym, co kto potrafi, tym, czym kto chce się podzielić. Bardzo lubię tą atmosferę tutaj, lubię patrzeć na ludzi. Lubię patrzeć, bardzo wielu pięknych ludzi tutaj widzę, którzy żyją swoimi pasjami, pełnią życia. Jest to dla mnie budujące. Spotykam tutaj bardzo wielu przyjaciół. Jest wiele osób bliskich mi, z którymi spotykam się najczęściej właśnie raz w roku w tym miejscu, więc bardzo lubię też ten aspekt spotkania, że tak dosłownie spotykamy się tutaj z wieloma osobami, które gdzieś tam przewinęły się w moim życiu. Tak, na przykład was spotkałam tutaj, nie spodziewając się zupełnie, że tutaj... A nie wiedziałaś, że jesteśmy w programie, bo tam nie o to wschodniego? No właśnie, jakoś nie pokojarzyłam, widziałam Van Life, jakoś nie zwróciłam uwagi na nazwiska tak. Jakoś nie pokojarzyłam. To było napisane Gablasowo, a Łukaszu zawsze się mówi Gablas, nigdy nie jest, jakoś nie odmienia się tego. Tak. Mnóstwo ludzi, spotkałam dwie osoby z mojego miasta, też o czym nie wiedziałam, że tutaj ktoś będzie. Slot Art to jest coś więcej niż festiwal, to jest coś więcej niż festiwal artystyczny. To oprócz tego, że są warsztaty, jest ponad 200 przeróżnych warsztatów artystycznych, aktorskich, manualnych, przeróżnych. No po prostu można robić przeróżne pasje, sprawdzać, próbować. Co chwileczkę coś się dzieje, to nie można się nudzić. I co jest najciekawsze, to jest totalnie bezalkoholowa impreza. Nie ma tutaj w ogóle alkoholu, nie sprzedają, nie można wnosić. Nie można narkotyków, ani alkoholu, ani narkotyków, więc to jest takie 5 dni bez chemii. Jak widzicie, jest mnóstwo ludzi, mnóstwo młodych ludzi, którzy się bawią, którzy mimo tego, że tutaj wiedzą, że nie będzie tego typu rozrywki, przyjeżdżają i doskonale spędzają czas. Więc jest to moim zdaniem ewenement, jeżeli chodzi o festiwale muzyczno-artystyczne, coś niesamowitego. Była taka bardzo rodzinna, cudowna atmosfera, począwszy od tego, że kręciły się tutaj psy, małe dzieci, dorośli, starsi, ludzie z jakimiś niepełnosprawnościami i tutaj było miejsce dla każdego i nie było żadnej agresji, nie było pijanych ludzi, nie było żadnych jakichś dziwnych akcji, wszyscy byli dla siebie uśmiechnięci, przyjaźni, otwarci. Po drugą taką kwestię, że był tutaj po prostu porządek, kibelki były czyste, śmietniki by nie były przepełnione, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze chyba dla mnie było to, co powiedziała wczoraj do nas Marta, czyli że to było miejsce spotkania z ludźmi. Poznam tutaj niesamowite osoby, od przedsiębiorców, biznesmenów, po osoby uduchowione, osoby wierzące, osoby, które dotknął Bóg. I właśnie za każdym razem miałam takie przeczucie, takie uczucie, że przez wiele przypadkowych spotkań, w wielu przypadkowych osobach właśnie mówił do mnie Bóg. I także właśnie są tutaj, oprócz muzyki, bo festiwal kojarzy się głównie z muzyką, tutaj były bardzo dużo warsztatów, spotkań, prelekcji. I to nie były takie warsztaty takie, zbudujmy sobie, nie wiem, domek z kart, czy nauczmy się żonglować. Żonglerka też była, ale oprócz takich manualnych, muzycznych i typowo takich różnych zajęć, było też wiele spotkań naprawdę ze specjalistami, z psychologami, z właśnie biznesmenami, którzy mają niesamowite doświadczenie. I to nie były takie spotkania, zróbmy coś, bo mamy czas, tylko to była naprawdę mega głęboka, fajna, skondensowana wiedza albo tematy, które bardzo głęboko poruszały. I to, co mi się najbardziej tutaj podobało, to, że tu jest miejsce dla każdego. Nieważne, czy jesteś osobą wierzącą, czy jesteś niewierzącą, czy jesteś ewangelikiem, czy Boże, nie wiem, wyznawcą judaizmu, czy jesteś mały, duży, naprawdę to nie jest ważne. Tu jest miejsce dla każdego i każdy poczuje się tu dobrze i każdy znajdzie coś dla siebie tutaj. I po prostu życzyłabym sobie, żeby świat wyglądał na co dzień tak jak slot, bo jest tutaj pięknie, cudownie i przyjaźnie. Także polecam każdemu, koniecznie się tutaj wybierzcie. Za rok wpadamy tutaj znowu na 100%. Zrobimy jakąś fajną akcję kamperowo-vanlife'ową i na pewno w przyszłym roku nakręcimy jakiś, czy w tym roku widzicie nasze migawki, a w przyszłym roku zrobimy jakiś taki konkretny, fajny zapis tego wszystkiego, co tu się dzieje. W tym roku było przeżywanie.
Było pięknie, polecam. Z całego serca pozdrawiam wszystkich.